10 tygodni, 10 wierszy plus krótkie omówienia i grafiki, które zrobiła nasza koleżanka z działu promocji Beata Walkowiak. Całość ma promować poezję, czyli mówić o rzeczy, która jest niszowa, zapomniana. Trochę nam tą poezję zepsuli w szkole chyba i rzadko po nią sięgamy, a warto. To jest głównie poezja współczesna, która jest najmniej chyba znana, a powstaje ciągle nowa, zmienia się, jest bardzo ciekawa, inspirująca. Może przykuć uwagę, może dać chwilę wytchnienia, ale znalazł się tam też Mickiewicz. Czyli klasyka. Też, ale jako takie inne spojrzenie. Chciałam tą poezję troszkę odromantycznić, pokazać, że ona jest potrzebna nam cały czas i że można tam znaleźć wytchnienie, inspirację, spokój, jakąś ulgę często albo nazwanie jakiejś rzeczy, która nas dręczy. To są krótkie formy, które mogą nam dać często więcej niż książka. Co robimy w komunikacji miejskiej? Na przykład możemy czytać właśnie książki chociażby, jakieś gazety, biuletyny. Zdarza się panu? Czasem tak. Jakieś informacje, jakieś ze świata, coś w tym stylu. A poezję? Oj, poezję to ostatnio w podstawówce. Jaka jest twoim zdaniem poezja? Na pewno przy poezji trzeba się zatrzymać na dłuższy moment. I to nie jest coś, co jestem w stanie połknąć w ciągu tygodnia, tylko jest to coś, co, do czego po prostu powinnam wracać. Niezależnie od tego, czy już to znam, czy nie znam, na każdym etapie życia ten sam fragment poezji powoduje zupełnie inne przemyślenia. A zdarzało ci się, zdarza czytać wiersze? Tak. Bardzo lubię książki. Jestem stałą czytelniczką biblioteki publicznej w mojej miejscowości. Sama mam biblioteczkę dobrze zaopatrzoną, także... Co pani wybiera, prozę czy poezję? Poezja i może być proza. A z poezji to w jakich okolicznościach? Jak mi smutno na duszy. Wiersze można przeczytać na te, które są wybrane do projektu Przystanek Wiersz, można przeczytać na stronie internetowej MBP we Wrocławiu. Trzeba pamiętać, że w czasie pandemii jesteśmy jedyną instytucją kulturalną, która od maja z krótką przerwą w listopadzie jest cały czas otwarta, cały czas zapraszamy czytelników w reżimie sanitarnym, ale jesteśmy właściwie jedynym miejscem, gdzie można mieć kontakt z kulturą i z poezją.